Żeby dobrze się komunikować, nie wystarczy dobrze mówić. Bo zanim się odezwiemy, kiedy jesteśmy w akcie komunikacyjnym z drugim człowiekiem albo z większym audytorium, to trzeba zacząć od jednej bardzo ważnej rzeczy. Trzeba nauczyć się słuchać. Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie. Dziś, choć kanał jest o komunikacji, będzie o słuchaniu, o postawie, ale tylko paradoksalnie biernej. Dlaczego? Dlatego, że tak zwane aktywne słuchanie, o którym dzisiaj chcę Wam powiedzieć, jest podstawą do tego, żeby nasza komunikacja była efektywna. Jeżeli nastawimy się w procesie komunikacyjnym na monolog, to znaczy na to, że będziemy tylko my mówić to, co mamy do powiedzenia, od drugiej strony będziemy oczekiwać słuchania i tego, żeby ta druga strona zapamiętywała, nie za szybko osiągniemy sukces. Szczególnie jeżeli spotkania mają formę dialogu, to znaczy jeżeli najpierw mówię ja, potem mówi ktoś inny i w ogóle co się dzieje podczas tego procesu komunikacyjnego. A dzieje się bardzo wiele, nawet jeśli nie padają słowa. Zachęcam Was do przypomnienia sobie odcinka o komunikacji niewerbalnej. Tam tłumaczę, dlaczego trzeba zwracać uwagę na dużo innych rzeczy niż tylko słowa. Ale jak to wygląda w praktyce? W praktyce jest tak, że kiedy mówimy, kiedy rozmawiamy, ludzie jakoś na to reagują, nawet jeżeli nic nie mówią. Warto wtedy spojrzeć na to, co dzieje się z postawą ich ciała, co dzieje się na ich twarzy, jaką mają mimikę, może jak gestykulują i co wtedy robią. Czy jest taki moment, że na przykład wyciągają telefon komórkowy i zaczynają go przeglądać, albo na przykład rozglądają się dookoła, albo patrzą w swoje notatki, zaczynają ziewać, bujać się na krześle, albo patrzeć w stronę drzwi. To przecież bardzo mocne komunikaty o tym, że może się nudzą, a może po prostu ich to, co mówimy, nie interesuje. W momencie, kiedy mamy świadomość, kiedy jesteśmy aktywnymi nie tylko mówcami, ale i słuchaczami, odbieramy te komunikaty z zewnątrz i jesteśmy w stanie na to zareagować. Kiedy widzimy, że słuchacz się nudzi, możemy zacząć mówić trochę bardziej dynamicznie, wpleść jakąś anegdotę, uczynić nasze wystąpienie ciekawszym. Kiedy druga strona, nasz rozmówca, na przykład zadaje nam pytanie albo coś mówi, zastanówmy się, co rzeczywiście miał do powiedzenia. Powiecie, to taka paradoksalna sprawa, ale okazuje się, że my bardzo często podchodzimy do wypowiedzi ludzi stereotypowo. To znaczy, kiedy ktoś zaczyna coś mówić, wydaje nam się, a wiem, jak to skończysz, wiem już, co masz do powiedzenia. Często przerywamy, nie pozwalamy komuś skończyć zdania. To bardzo złe, dlatego że nie wiemy tak naprawdę, co ta osoba miała do powiedzenia i co mogło wydarzyć się na końcu jej wypowiedzi. Nawet jeżeli ta osoba skończy, zastanówmy się sekundę lub dwie, co ta osoba do nas powiedziała. Nie patrzmy na to stereotypowo, nie patrzmy przez pryzmat wcześniejszych doświadczeń. Kiedy ktoś na przykład mówi podniesionym głosem, że trzeba wynieść śmieci, to nie interpretujmy tego od razu jako próbę na przykład ataku na nas, bo kiedyś mieliśmy z tego powodu scysję. Startujmy do każdego aktu komunikacyjnego z poziomu zero. Zaczynajmy od białej kartki. Słuchajmy ludzi, jakbyśmy nie mieli wcześniejszych doświadczeń. Zadawajmy sobie pytanie, co ta osoba rzeczywiście chce, co powiedziała, jakich informacji ode mnie oczekuje. I wreszcie najważniejsza rzecz. Jeżeli przeprowadzicie sobie taką wstępną analizę w głowie, ale nadal nie będziecie wiedzieć, o co tej osobie może chodzić, dopytajcie. Kto pyta, nie błądzi i jest w tym bardzo dużo mądrości. Dopytujcie, starajcie się dowiedzieć detalu, dowiedzieć precyzyjnie, o co tej osobie chodziło, żeby po prostu udzielić jej dobrej odpowiedzi. Bo jeżeli nie wiecie, o co chodzi, no to nie możecie na to w konkretny sposób zareagować. A to jest bardzo ważne, ponieważ takie niedopowiedzenia są często zarzewiem bardzo poważnych konfliktów, które psują relacje międzyludzkie zarówno na gruncie osobistym, jak i zawodowym. Zachęcam Was do aktywnego słuchania, do aktywnego odbierania komunikacji, która jest z drugiej strony. Miejcie świadomość, patrzcie i słuchajcie na to,
co robią inni ludzie, jak się zachowują w procesie komunikacyjnym. Zobaczycie, jak wiele dzięki temu dostajecie informacji i jak dzięki temu możecie udoskonalić i ulepszyć swój proces komunikacyjny. Tymczasem pamiętajcie o tym, żeby zostawić lajka, możecie napisać pytanie albo komentarz. Oczywiście subskrybujcie kanał i do zobaczenia.